Ester i Jerry Hicks. Proś, a będzie ci dane. Fragmenty książki czyta Jarosław Jarkoz-Kosela. Proces numer 18. Miejsce odczuwania. Kiedy używać tego procesu? Kiedy chcesz poprawić sytuację? Kiedy potrzebujesz większej ilości pieniędzy, kiedy chcesz mieć lepszą pracę, kiedy chcesz wejść w szczęśliwy związek, kiedy chcesz, by Twoje ciało przynosiło Ci lepsze uczucia. Pozycja punktu emocjonalnego oparcia. Ten proces będzie miał dla Ciebie największą wartość. Kiedy pozycja twego punktu emocjonalnego oparcia będzie sytuowała się w obszarze następujących emocji. Od 9 pesymizm do 17 złość. Jeżeli nie masz pewności, jaki jest twój obecny punkt emocjonalnego oparcia, wróć do rozdziału 22 i przejrzyj 22 kategorie które znajdują się na skali emocjonalnej orientacji. Przywiązujesz o wiele większą wagę do różnych aspektów swojego aktualnego życia niż do swoich pragnień czy też do swoich wyobrażeń. W ten sposób aktualne wydarzenia obdarzasz większą siłą wibracji. Inaczej mówiąc, jeśli chcesz być szczupły, a masz obecnie dużą nadwagę, to Twoje obecne doświadczenie będzie przeważało nad wibracjami, które tworzy Twoja wizualizacja. Często ludzie mówią: Nie chcę już tkwić w tym miejscu, nie czuję się tu szczęśliwy, chcę się znaleźć w innym położeniu. Kiedy jednak zapytamy ich, dlaczego chcą się znaleźć w nowym, odmiennym położeniu, zwykle opowiadają o tym, co im przeszkadza w aktualnej sytuacji. Chociaż używają nawet określeń takich jak chcę już się tam znaleźć lub chcę już tego doświadczać, ich wibracje związane są z aktualnym, a nie przyszłym położeniem. Nie warto używać słów, które wskazują na przeżywanie szczęścia, jeżeli tak naprawdę nie czujesz się szczęśliwy. Jest to bowiem podobne do zakrywania nalepką szczęśliwa twarz wskaźnika paliwa na desce rozdzielczej w Twoim samochodzie. Nie możesz wtedy zauważyć poziomu paliwa. Prawo przyciągania nie odpowiada na Twoje słowa, lecz na wibracje, które promieniują z Ciebie. Możesz używać dobrze brzmiących słów. A jednocześnie pozostawać w stanie oporu wobec własnego dobrostanu. Nie są bowiem ważne słowa, lecz Twoje prawdziwe uczucia. Proces jest bardzo pomocny w upewnieniu się, że wibracje, które z Ciebie promieniują, rzeczywiście Ci służą. Dzięki temu bowiem będziesz mógł zrozumieć, co tak naprawdę przyciągasz. Używasz swojej wyobraźni, by spostrzec, że twoje pragnienie już spełniło się a następnie możesz rozpoznawać szczegóły przedmiotu twojego pragnienia kiedy skoncentrujesz swoją uwagę na doświadczeniu przedmiotu swego pragnienia nie możesz w tej samej chwili odczuwać braku swego pragnienia choć twoje pragnienie faktycznie jeszcze nie spełniło się to jednak tworzysz wibracje jak gdyby tak się już stało Dzięki temu Twoje pragnienie musi się spełnić. W tym przypadku, podobnie jak w poprzednio przez nas omawianych, wszechświat nie wie, czy tworzone przez Ciebie wibracje są związane z rzeczywistym przeżywaniem przedmiotu Twoich pragnień, czy też tworzysz te wibracje w swojej wyobraźni. W obu przypadkach wszechświat odpowiada na Twoje wibracje i musi nastąpić manifestacja Twojego pragnienia. Podajemy pewien przykład. Powiedzmy, że idziesz do skrzynki pocztowej i znajdujesz tam powtórne awizo, które dotyczy twego nieopłaconego rachunku. Czujesz się zakłopotany. Nie wiesz bowiem, jak możesz uregulować tę płatność. Jest to zaległy rachunek. Masz jeszcze wiele innych zaległych rachunków do opłacenia. Czujesz się więc zakłopotany i zniechęcony. Chcę mieć więcej pieniędzy, mówisz wówczas. Chcę mieć o wiele więcej pieniędzy, podkreślasz. Jednak są to tylko puste, nic nieznaczące słowa. Nie wywierają one żadnego wpływu na twoje centrum przyciągania. Twoje słowa bowiem wcale nie sytuują się w twoim centrum przyciągania. Twoje centrum przyciągania określają bowiem tworzone przez ciebie wibracje. Ich wskaźnikiem zaś są Twoje uczucia. W chwili obecnej wibrują w tobie emocje, które odpowiadają Twemu poczuciu braku pieniędzy. Twoim celem w chwili podjęcia tego procesu pozostaje stworzenie obrazu, który spowoduje powstanie odpowiednich wibracji. Te wibracje mają pozwolić na przepływ pieniędzy. Tak więc Twoim celem jest stworzenie obrazu, który odczuwasz dobrze, czyli takiego miejsca odczuwania, gdzie masz wrażenie posiadania dostatecznej ilości pieniędzy. Teraz przejdź do przypomnienia sobie czasu, kiedy miałeś więcej pieniędzy. Możesz też przypomnieć sobie okoliczności, w których nie miałeś większej ilości pieniędzy. Ale nie pojawiał się wówczas stres związany z koniecznością opłacenia rachunków. Następnie spróbuj w swojej pamięci odtworzyć tak wiele szczegółów tamtej sytuacji, jak to jest możliwe. Możesz sobie wyobrazić, że masz więcej pieniędzy, niż możesz w sposób sensowny wydać. Możesz też sobie wyobrazić, że pieniędzy jest tak wiele, że nie wiesz, gdzie je przechowywać. Wyobraź sobie, że idziesz do banku z dużą ilością monet, które zamieniasz na banknoty. Zobacz siebie, jak bierzesz banknoty o wartości 10 złotych, 20 złotych i zamieniasz je na banknoty o wartości 100 złotych. Chcesz po prostu bardziej wygodnie przechowywać swoje pieniądze. Możesz sobie wyobrazić, że dysponujesz kartą kredytową o nieograniczonym limicie. Jest to magiczna karta, którą możesz używać wiele razy w ciągu dnia. Raz w miesiącu wypisujesz czek, który reguluje wszystkie twoje obciążenia. Wyobraź sobie, że twój depozyt bankowy jest tak znaczny, iż nie powstają żadne kłopoty w opłacie rachunków. Im częściej będziesz stosował opisywaną grę, proces miejsca odczuwania tym większej będziesz nabierał w niej wprawy. Tym też więcej będzie się pojawiać w tobie radości. Kiedy tworzysz nowe obrazy lub też kiedy stosujesz selektywne wspomnienia, aktywizujesz nowe wibracje. Następuje przesunięcie Twego centrum przyciągania. W chwili, gdy następuje przesunięcie Twego centrum przyciągania, całe Twoje życie ulega zmianie.